Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie zaprasza do codziennych ćwiczeń duchowych, aby doskonalić swoją duszę i rozwijać życie wewnętrzne. Kochana duszo, gdy już się skupiłaś, najpierw pomódlmy się serdecznie i gorąco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, i spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień. Matko dobrej rady, Maryjo, wspomagaj mnie swoją macierzyńską radą. Święty Józefie, mój święty aniele stróżu, moi święci patronowie, pospieszcie mi z pomocą. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Trzeciego dnia zmartwychwstał, zgodnie z Pismem. Po smutku następuje wesele, po trudach odpoczynek, po wojnie zwycięstwo, po goryczy słodycz. Przed dniem zmartwychwstania Chrystus wziął na siebie 33 lata twardego żywota i 3 dni najokrutniejszej męki i tak doszedł do swojej chwały. Ruszaj tą drogą za Chrystusem. Jeśli współumrzesz z Nim też współzmartwychwstaniesz i z Nim współkrólować będziesz. A czy tak postępujesz? Rozważ. Jam spał i twardom zasnął i wstałem, powiada Pismo. Dusza Chrystusowa powróciła do Jego ciała, które będąc towarzyszem męki, miało też być towarzyszem chwały. W mgnieniu oka ciało Chrystusowe nabyło błogosławionego życia, piękności chwalebnej, a w połączeniu z Jego duszą i naturą boską było niewymownej jasności i wdzięku. O jakimże weselem ucieszyli się na ten widok święci pańscy, których Chrystus wywiódł z otchłani. O jak żywe były ich uczucia wiary, nadziei, miłości i dziękowania. Z takimi uczuciami witaj Chrystusa przybywającego do Twojej duszy, ażeby Twoje wesele było pełne i zupełne. Stań się Jego nieodłącznym członkiem przez miłość zupełną, Jego upodobania we wszystkich szukając. Zostaliśmy pogrzebani razem z Nim w śmierci po to, aby wejść w nowe życie. Tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dla chwały Ojca. Ten tylko odnosi owoc zmartwychwstania Pańskiego, wchodzi w nowe życie. Nie wchodzisz w nowe życie, jeśli nie zabijasz w sobie starego człowieka, a jak do życia wiecznego jest wejście przez śmierć, tak do nowego życia jedynie przez umorzenie naszych złych skłonności wejść możemy. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, teraz znów przemówiłeś do mnie. Dzięki Ci składam za wszystkie dobre myśli i poruszenia. Jak dałeś mi pragnienie, tak daj też wykonanie. Dopomóż mi, bym stał się katolikiem z czynu. Wszystko dla Ciebie i zbawienia duszy mojej. Jezusie, Maryjo, Józefie Święty, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rok Chrystusowy
Rozmyślania na każdy dzień roku. Tom drugi. Od popielca do zielonych świątek. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.